Witajcie Ziemianie w kolejnym odcinku Dyson Sphere Program. Tym razem zajmiemy się rewitalizacją bazy naszej planety tutaj i naszego centrum kosmicznego. Zaczniemy wykorzystywać wieże logistyczne do ułatwiania sobie życia. Po timelapsach krótkie omówienie konstrukcji. Wytłumaczenie. Może być? Pewnie, że tak. Tutaj tą naszą pierwszą konstrukcję przerobimy. Polecimy również na Kappa Centauri 1 i tam też wszystko stuningujemy. Z tej strony Peter i zapraszam do kolejnego odcinka. No i jesteśmy z powrotem na miejscu, w którym stał nasze niebieskie kostki, nasze laboratoria. Nie ma nic. Tara. Dobra, krótko i na temat. O co tu chodzi? Nie byłem w stanie wcisnąć tutaj czwartej koparki. Chciałem mieć dwa jakby zestawy po cztery. Nie będę wnikał, jest to tutaj bieda. Bieda z nędzą. Tędy leci sobie miedź artystycznie, tutaj zasilanie na cewki i na płyty główne. Te cztery piece z ironem, ta skrzynka to tu po prostu po remoncie. Nie chcę tego, mogę to zdelaytować, ale po co? Więc to w pierwszej kolejności tutaj stąd wyfrunie. Te cztery piece są po dwa piece na każdy assembler z płytą główną. Tutaj mamy 6 cewek. Tu też kupa cewek została mi, więc z tamtych jeszcze kupa płyt. Muszę się tego pozbyć. Ale nie delejtując, raduje mnie proces recyklingu. Tutaj mamy magnesy. Właśnie, mamy jakiś bonus do kopania. Mining speed. Mamy 20%. Bo mamy. Mamy to! Więc mamy 20%. To pozwoliło mi dodać tutaj tą malutką sekcję jeszcze. Co dalej? No tu kupa magnesów i kupa cewek mi została, więc tego nie utylizuję. Nie ze mną te numery. Tutaj mała zabawa znowu ze splitterem. Oczywiście z tej strony jest priorytet, a dopiero potem idzie do systemu. I z tej strony priorytet, żeby pozbyć się tych śmieciorów. Dobrze, tutaj cisną te sobie ceweczki z płytami głównymi. Lecą sobie tutaj do tych laboratoriów. A gdy jest ich nadmiar, to wchodzą do systemu. Razem z niebieskimi kostkami. To jest najbliżej, jak można je postawić obok siebie. Przejdźmy do następnej konstrukcji. Polecimy na Kappa Centauri i tam zajmiemy się produkcją stali. Tutaj wasz pilot i podczas podróży opowiem wam trochę na temat żagli słonecznych. Tutaj Solar Sail. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ich jeszcze nie używam. Pierwsza odpowiedź. Tutaj jest widoczna żywotność takiego panela słonecznego. Jest to 1800 sekund, więc w tym momencie byłoby to zupełnym marnowaniem zasobów. Druga sprawa. Na tym etapie gry nie mam takiego zapotrzebowania na taką ilość prądu. Nie posiadamy w tej chwili particle colliderów i innych majstersztyków tej gry. Miniaturowy zderzacz cząsteczek, czyli particle collider, żre 12 MW. Obiekt, który
żre najwięcej prądu w tej grze. Nie inwestuję w tej chwili na... Wow. I tu gadu gadu, a podróż leci. Temat żagli słonecznych rozwikłany. Zajmiemy się tymi żaglami w dalszych częściach. W tej chwili, spójrzcie. Power. Z samych paneli słonecznych generuje 107 MW. W tej chwili większość maszyn jest w stanie bezczynności, więc 13,5 MW to jest... No to jest pryść. Dlatego no, na tym etapie gry wystarczą panele słoneczne. Później, jak zrobimy troszeczkę, może do drugiego, tutaj dojdziemy, nawet do trzeciego, jak zajmiemy się żółtymi kostkami, bez obaw, zajmiemy się tym. Teraz co, mały timelapsik, czy od razu przechodzimy do konkretów? Dobrze, przypiąłem tutaj koparki. I może wspólnie zrobimy produkcję stali. Tutaj zacząłem sobie od wyjścia. Teraz damy piece. Może gdzieś je znajdę. Nie wierzę. Dobra, produkcja. 200 pieców. Pieców czy piecy? Napiszcie w komentarzach. Piecy czy pieców? Tutaj damy tak. Jeden przerwy. Tu wrzucamy iron, a tu wrzucamy stal. Jest. Krótka wzmianka. Mamy jeden iron na jedną sekundę. A tu mamy trzy irony na 3 sekundy. Więc bezpośrednie wejście będzie rozwiązaniem idealnym. Pamiętajcie o niektórych konstrukcjach, gdzie nie działa sorter trzeciego poziomu, ponieważ psuje całą zasadę działania tej konstrukcji. Co tutaj jest brzydko, mi się tu nie podoba, bo to zejście jest... No dobrze, to wykorzystamy nasz sektor tektoniczny do ostatniej linii. Wyjście stali. I teraz stal. Może inaczej. Zrobimy sobie od razu tutaj. Ustawimy. Kopiuj. I wklej, o ile będę znowu mógł trafić. Dobra, kopiuj, wklej. Weźmiemy teraz może od razu tutaj też piec i ustawmy iron. Zrobić to bardziej kompaktowe, czy gdzieś tam pchać to w nieskończoność. Zrobimy to kompaktowe, więc 12 pieców. Piecy, pieców. Pamiętajcie. Piecy lub pieców. I damy tutaj stal. O, niedobrze przesunął się. I tutaj też. Nie ten, ten. Perfekt. Jest. Teraz, no może nie od razu podłączę, bo tu zaraz zacznie się wylewać. Zasilanie. Tak, tu będzie wyjście. No i tutaj wiadomo. Jeśli tylko ją znajdę, jest zabaweczka. Cudownie. To jest sprzęcior. Najlepszy w tej grze. Dobrze, tutaj mamy wyjście i to już tu nam nie jest potrzebne.
i po timelapsie. Teraz wprowadzamy stal do systemu. Konfiguracja stal. Albo na próbę, niech jest 1000. Podłączmy zasilanie. Obejmie wszystkie. Tak. I poszli. I już śmiga. Nie ma pomarańczowych kółeczek nad nimi, więc wszystkie działają. To nam daje 8 stali na sekundę. Ładnie się wypełnia. Teraz, co do tej wieży, zamówiłem sobie lokalnie procesory z tamtej drugiej lokacji, tutaj za górką, za miedzą. Czyli te małe drony to przywożą, nie te duże, tylko te małe, bo jest jakby lokalnie, tak. Grafen wyciągnąłem już z tej wieży, wprowadziłem tu jeszcze te śmieszne niebieskie silniki, Super Magnetic Ring. Wprowadziłem je też tutaj, wykorzystałem to jako magazyn i wpuszczam z powrotem na pasy. Tutaj te szybsze assemblery. Pamiętacie naszą produkcję procesorów i paneli słonecznych? Może by ją też tak zupgrade'ować. Najpierw to rozbiorę całe, spakuję to do skrzyni i wtedy porozmawiamy o proporcjach. Co tym razem na obiad? O! Jakiejś generacji. Generacja X procesorów. Taka ciekawostka. Shift F12. I możecie zobaczyć sobie, podejrzeć FPS-y. Shift F12. I znowu przekąska. Tym razem jakieś pralinki. To może porozmawiajmy o proporcjach. Co chcemy zrobić? Procesory. Procesory. 3 sekundy. 2 chipy niebieskie i 2 zielone. Okej, czyli chcemy mieć co sekundę. Potrzebujemy 3. I teraz do tego 2 płyty główne i 2 te niebieskie układy scalone. Cztery. Tak, jedna sekunda, druga sekunda. Potrzebujemy 4 te. I płyty. 2 płyty. 1 sekunda, 2 płyty. I tu płyty. I to są proporcje. I teraz to zrobimy większe. Wystawiłem już sobie tutaj output. Zostały jeszcze tylko insertery i podłączyć żyłę.
Też powiększyłem to nieco tutaj. I do tego będziemy potrzebowali 4 płyty główne, zielone. Żeby to wszystko było w pełni harmonii. 2, 3, 4. Tu puścimy miedź. Tu puścimy krzem. Tu puścimy iron. Tutaj pójdą dowolnie. Albo zielone płyty, albo niebieskie. I teraz wyjście produktu gotowego, to damy, niech sobie leci tędy. I gotowy produkt damy od razu do wieży. Dobrze, jak drony to wybudują, to wtedy zapraszam Was na timelapsa z insertami. No i projekt skończony. Tutaj mam nadprodukcję tych płyt głównych, ale to dlatego, że zostawimy tutaj jeszcze panele słoneczne. No i tutaj jeden wystarczy assembler nam na te panele. Krzem, miedź i niech ma chyba co on tam zabierał, co tutaj to robi, potrzebuje płyty główne przecież, a nie jakieś dziadostwo. I wyjście. Wyjście. No drony, chodźcie. No i to tutaj się co 5 sekund kraftuje, także... Jest jak jest, jest dobrze. Drugą żyłę z krzemu, tą, o której wspominałem, a może i nie, ale są tylko tutaj dwie żyły ksemu. Podłączymy się tutaj pod nią i wpuścimy ją do systemu. Dobrze, to polecimy teraz z... Jak to się nazywa? Z krzemionką? Polecimy z krzemionką. No. Na 24 piece. Tam już wieżyczka czeka na towar. Zrobimy sobie tak, żeby było ładnie.
To tu wejdzie. A tu wyjdzie. Prosto nam do wieżycy. I ostatni. Nareszcie. Teraz damy tutaj prąd do wieży. Jest dobrze, będziemy zaopatrywać. I tu na maksa. No, idzie porządnie. Wróćmy do miejsca z panelami słonecznymi. Tu już przygotowałem splitter, bo to było oczywiste, że tutaj będzie za mało. Tu priorytet, że żądamy to lokalnie, tak? I tu damy na maksa i remote supply, bo będziemy przewozić to sobie na ziemię. Będzie to nam potrzebne, jak wszystko. Tutaj było tylko 10 dronów, więc jeszcze 10. I już lecą. Świetnie to jest zrobione, naprawdę podoba mi się to. I mają fajny znaczek, że to leci tutaj krzem. Podchodzą do lądowania i zacznie nam spływać krzem. Na razie te ich ruchy są ślamazarne, więc pójdziemy szybko w upgrade'y w kierunku tych dronów. Zresztą pójdziemy w kierunku wszystkiego. Trzeba będzie zadecydować, co jest ważne, a co ważniejsze. Zapomniałem tutaj, gdzieś jest powinien być taki dings. Podejdź tam, klocek. A, jest. I cyk. Paliwo jeszcze jest? Jest. To wracamy na Kappa Centauri Dom. Jak ona się w ogóle nazywa? Słońce, tu jest. Kappa Centauri 2 to planeta, którą jeszcze żeśmy nie odwiedzili, ale odwiedzimy. A nasz dom jest... Nasz dom... jest gdzieś tu. Pamiętacie naszą rafinerię i czerwone kostki? Dołożyłem parę koparek, co dało mi 30 piecy. 30? 12? 24? 30, ta. Wyjście wymienione na niezależne strony? Już to widzę. 8 jeszcze w tamtą stronę. Chociaż tutaj mamy... małą przeszkadzajkę. Mamy tutaj możliwość... schowania? I nie ma. I nie ma. I nie ma. I pozbyliśmy się. Możemy teraz tutaj budować. Ale co teraz? Nie masz, straciłeś całą rudę, całą kamienia. Nieprawda, ona jest tu dalej. Ale niewidzialna. W czapce niewidce. Tak? Możemy ją w każdej chwili wyciągnąć na wierzch. Wyciągnąć na wierzch. Bo właśnie jeszcze tutaj nie skończyliśmy. Mamy
Wiadomo, zabawieczki splitterowe. I tak jak niebieskie kostki, tak i czerwone dajemy do systemu. I przy okazji nadmiar. Grafitu. Przyda się, jak wszystko. Niedaleko jest mała żyłka ironu. I zajmę się nią również. Mam tutaj jeszcze jedno wolne miejsce. I zapodam z tej strony też iron. Bo chyba na tym ta gra polega, żeby wykorzystywać te wieże na maksa. Tamta wieża jest lokalna, ta jest międzyplanetarna. Więc tutaj nie będzie local supply, tylko będzie local demand. Tak? Będziemy chcieli z tamtej wieży mieć to tutaj i wysyłać to gdzieś poza obszary naszego widoku. Precz. Znowu się otworzyło. To była wieża numer 2 na planecie Wampirze i wieża numer 2. Na tle pięknego naszego gazowca, z którego będziemy doić. Pożegnam się z wami i dziękuję wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do lajkowania. Jeśli chcecie śledzić dalsze poczynania gry Dyson Sphere Program, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Co byście chcieli widzieć, a czego byście nie chcieli widzieć? Bo co się zobaczy, tego nie da się już odzobaczyć. Ja się żegnam, z tej strony Peter. Cześć!